Dobra, to w końcu możemy zacząć? Panowie i panie, głównie tylko panie chyba? Pani. Nazwijmy ją w takim razie szeryfka. Jedna osoba może ubrać hełm. Wydaje mi się, że to będzie nasza szeryfka. Róbmy tak. Wymusz ubranie tego, wymusz ubranie tego i weź to i weź to. Dobra. Ty ubierz to, a ty ubierz to. Na razie nie czułem dużej różnicy między jedynką a dwójką, ale i tak jest fajnie. Nie, wiesz co, ja tego nie uważam jako zarzut, nie? Bo ja też nie myślę, że każda gra musi być zawsze, wiesz, zawsze musi być zupełnie inna, rozbudowana, zmieniona, ekstremalnie taka, wiesz, niepowtarzalna. Ja czasami myślę, że gry mogą być po prostu dobre i to wszystko. Nie muszą być zawsze coraz lepsze. Czasem wystarczy, jak są po prostu dobre i to też jest super, nie? Więc jakby tutaj nie zrozumie źle, że ja chcę, żeby ta gra była za każdym razem innowacyjna. No nie musi tak być. No, po prostu nie musi, nie? I tyle. Znaczy myślę, że jestem ciekaw tych zmian, aniżeli mam jakieś wymuszenie co do tego, nie? Dobra, i teraz tak, jeżeli chodzi o wasze rzeczy, które możecie robić, tu się nic nie zmieniło. Jest tragarz plus, to jest od moda. Ręczne priorytety oczywiście dam. Najważniejsze, żebyście byli strażakami, pacjentami, lekarzami. Odpoczynek jest dla was bardzo ważny. Tragarz plus ma tylko szeryfka, serio? Dziwne. Ale okej, niech będzie. I teraz tak. To jest to? What the fuck? Styl chrześcijański? Co ma kurwa znaczyć styl... Co ma znaczyć styl chrześcijański? More floors. O fujka, jak jest super. Nice. Tak, jest plan, że gram 7 godzin w Rimolda. Mam ochotę. A plewi... Ogólnie myślisz, że gry za każdym razem, jak wychodzi druga odsłona, to powinna być jakaś ulepszona, nowy silnik graficzny? Czy to, że ta gra ma bardzo podobny silnik graficzny, to nie jest dla ciebie wada? Wiesz, zastanawiam się po prostu nad tym, jak ugryźć ten temat. Czy gry zawsze powinny być coraz nowsze, coraz lepsze? Że ta gra kosztuje duże ilości pieniędzy, nie? Zresztą was wszystkich na czacie pytam, nie? Jak macie wrażenia. Ja oczywiście na razie nie wypowiadam się na temat God of War'a, bo grałem w niego i 30 minut, nie? Ale doceniam to, że po prostu się pojawiło, nie? Revrax, mam do ciebie zadanie. W ogóle do wszystkich tu na czacie mam zadanie. Jeżeli chcielibyście wesprzeć moją pracę na YouTubie, to wiadomo, że dotacje, nie? To jest zawsze spoko, to jest zawsze fajne, ale jeżeli nie możecie dać dotacji, albo nie chcecie teraz dać dotacji, po prostu, to pamiętajcie o tym, żeby wchodzić na filmiki, nawet powtórki streamów, napisać jakiś, kurde, głupi, losowy komentarz i dać kciuka w górę, tak po prostu. Ostatnio rozmawiałem z moim znajomym i on mówi, że to może pomagać algorytmowi w tym, żeby wyszukiwało nowych widzów do oglądania, więc jeżeli jakiś losowy komentarz i kciuk w górę może pomóc, to kliknijcie, nie musicie oglądać, bo rozumiem, że jak byliście na streamie albo po prostu filmików poza streamowych nie oglądacie, to chociaż wejdźcie tam, kliknijcie kciuka w górę. Chyba nie powinno być jakiś problem, nie? Nie po to God of War, żeby został przebudowany na nowo, tylko po to, żeby co chwilę zmieniać silnik gry. No właśnie, ja mam podobne podejście, że po prostu nie każda gra zawsze musi być co chwilę na nowo robiona, nie? Dlaczego wy się w ogóle nie zajmujecie, a nie budownictwem w sumie, budownictwem to tam kij z tym. Chociaż w sumie nie ma kto budować również, ale jakbyście byli wszyscy górnikami, to też by kurde pomogło, nie?
Ja też tak myślę, że ten silnik jest na tyle fajnie zbudowany, te przejścia są mega dobre, że szkoda byłoby po prostu, żeby to tak zaprzepaścić. Daj srebro. Kto ma najwięcej społecznych umiejętności? O, ty pewnie. Daj 30. Jak potrzebujesz. Daliśmy właśnie żebrakowi. Tak, fajny żebrak nawet. Super. Sequel gry niekoniecznie musi być rewolucją, a bardziej ewolucją. No tak, no ale może trochę oczekujesz, że jeżeli jedna gra kosztowała 250 zł, teraz Ragnarok kosztuje 330, tam nawet 350, to nie chcielibyście, żeby ta gra była rewolucyjna? No przecież zapłaciliście za to kurwa w chuj pieniędzy, nie? A to jest ten sam silnik, czyli praca, którą wykonali, jest mniejsza, bo nie projektują silnika na nowo, tylko korzystają mniej więcej z tego, co już było, nie? Ulepszają, wiadomo. Ale nie muszą robić od nowa, nie? Więc wartość gry jakby powinna być niższa. Ponieważ tam musieli zrobić nowy silnik. A tutaj nie. Oczywiście dorzucam ognia do oliwy, czy oliwę do ognia, czy coś. Bo trochę tak jest, nie? Potrzeba rekreacji. No nie dziwię się trochę. Rekreacja. Daj tam jakieś ten. Jakieś kołeczki, kołunie. Dobra, no i macie. Co wam jeszcze brakuje, nie? Jak już tu budujecie, to moglibyście sobie też łóżka zbudować. Raz, dwa, trzy. No najlepiej zajmuję się budownictwem w ogóle. Mamy kogoś do budowania? Nie. Nie? Nie. O kurwa, nikt nie potrafi budować. Fakt, nie pomyślałem o tym w ogóle. A, jajks. Jajks. Niedobrze. Tu jest jakaś dziura w ogóle. Tam coś, tam jest jakaś przepaść. Jakby ktoś... Idź tam ten, idź wydobądź, to zobaczyć, ile tego tam jest. A mało, dobra. Dobra. Jakby projekt tworzył kontynuację gry, że zrobić nowy projekt, wszystko od nowa, bo kontynuacje byłyby wydawane po 10 lat, a nie po 4. No, z jednej strony tak, ale z drugiej strony to robi wielkie studio. Druga sprawa jest taka, że jakby korzystają z tych zasobów, czyli jakby stworzenie nowego silnika i stworzenie całego, wszystkiego od zera kosztowało cię 60 euro i teraz kosztuje 70 euro znowu. A silnik jest ten sam, czyli pracy wykonali mniej, a cena jest taka sama. Dlaczego? Skoro wykonali mniej pracy, to dlaczego kosztuje tyle samo? Może powinno być tańsze, skoro to jest kontynuacja. No jednak, jednak ten sam silnik, nie? Okej, nie pozwalaj na wizytorów, dopóki nie mamy łóżek dla wizytorów. Albo akwizytorów. Tylko, że go w tym razie Ragnarok w tej samej cenie. Nie. Nie w tej samej cenie, ponieważ gry za czasów God of War 2018 kosztowały 60 euro, a teraz kosztują 70. Na całym świecie gry podrożały. Nie tylko u nas. 60 euro, 60 dolarów, 260 zł. Później trochę więcej, nie? A teraz wszędzie kosztuje 70 dolarów, 70 euro, a u nas 339, czy coś tego typu, nie? No jakby tutaj, wiesz, wszędzie podrożało. O to w tym chodzi właśnie. Więc tutaj się nie mogę zgodzić z tobą, że to, wiesz, że tylko u nas tak źle jest. Szał koala. Gdzie jesteś koala? Tam jesteś koala, dobra. Dostaliśmy jakiegoś psa, który w ogóle jeździł koleją, nie? Hermes. Ty możesz polować. Atakować mógłbyś się nawet nauczyć, ty. No dobrze. Zabijecie tą koalę, czy to... Jezusie, co ja mam za team? Patrz, koala cały czas nie oberwał, nie? Cały czas nietrafiony. O, w końcu. Jezusiu, ale on długo żył. Masakra.
Podwora na 1760 i 6. A... Jakieś 70, nie rozumiem. Nie wiem, co za cenę podałeś, do czego? No gry są o 10 dolków / euro droższe teraz, jako premierówki. Bo ja nie wiem, o czym my mówimy teraz. Chyba, że na PS4 kosztuje tyle samo Ragnarok? Nie wiem. Nie no, uwielbiam tą gierkę po prostu, mega. No troszeczkę muzykę ściszę, bo chyba jest taka... Nie jest jakoś super głośna, ale okej okay jest. Wiecie jak jest, no. Jest to tam plumka i plumka, ale bez przesady. God of War 2018 nie wyszedł na PS5 przecież. Czy tylko na PS4. Na PS5 jest wczesnym dostępie. Czy ja coś nie wierzę. Należy nazwać twoją frakcję. Jak nasza frakcja się powinna nazywać? Ma ktoś jakiś pomysł? Dobra. Let's klonuj matki once again. Chyba once more powinno być. Żyjemy jakoś to. Dobra, i w sumie, jak już tu jesteśmy, to powinniśmy zrobić tak. Możemy zacząć tu budować. Będzie. O. Jak to połączyć teraz? Tak tu połączyć? Brzydko to wygląda. W taki sposób też będzie brzydko. No dobra. Musi powiedzieć tak. Dobra, wdał mi się w tank. Masz pewnie rację. Gdy 18 kosztowało 49 dolców. Aby zmieniły się wartości gier, tak? W końcu, bo już się teraz pogubiłem. Okej, tutaj damy... Tutaj damy drzwi. Łóżka przesuniemy... Łóżka przesuniemy do środka, żeby mnie piździło tam jak w Kieleckim. I wiesz, i teraz wychodzi na to, że stworzyli grę, która podrożała, a kosztowała mniej pracy, ponieważ silnik już był gotowy. Oczywiście wiadomo, tu tutaj rzucam, wiesz, jestem adwokatem diabła, nie? Żeby się zastanowić, jak to wygląda. No dobra, teraz tak. Zróbmy tu wysypisko. Zróbmy wysypisko tak, trzywarstwowe. Trzywarstwowe aż dotąd. Tu będzie taki zakręt. Na co pozwalamy? Pozwalamy tylko na... Tylko na odłamki.
pozaznaczamy, że trzeba przenieść. Uwielbiam drewniane ściany i podłogi. Zawsze musi się trafić sucha burza i wszystko sfajczyć. Wiesz co? Jest na to sposób. Jeżeli nie chcesz, żeby sfajczyło ci się wszystko, to wystarczy, jak wytniesz wszystkie rośliny dookoła, wtedy ogień się nie przebije przez barierę. A jeżeli ci jemnie w dom, to raczej to zgasisz, nie? Raczej. Najazd. Jeden. Kurde, jeden. A szeryfka ma bunt. Fuck. Szeryfka, ogarnij się. Bo cię sticker dopadnie. On idzie w ogóle? Jeszcze nie idzie. Szeryfka, ogarnij się, błagam. Okej. Zostajemy szeryfkę. O, dobrze. Fak, no w tył głowy dostała. Postrzelnie rewolwer. No ty skurwy. Po co ty idziesz? Konsumuje spakowany posiłek. Leczyć trzeba, leczyć. Chodzi kurwa i obraża cały czas. No co za skurczybyk. To jest szał obrażania, no zajebiście. Prawda, to jesteś świetnym człowiekiem. Widzisz, mieć jakieś zapalenie mózgowe zaraz, uspokój się. No co ty tak, to za mało śmiesznie wtedy, nie. O! Co? Co się stało? Kto ci to zrobił? Ej, kto ci to... Szeryfka? Palec od stopy? What the fuck? Co tu się odjebało? Szeryfka, jak ty ujebałaś jej palca? Co? Ja pierdziu, ledwo żyjemy. O kurwa. Dobra. Uleczona. Uleczona. A ty? Uleczona. Ja pierdolę. Co tam się odjebało w ogóle? Dlaczego? W ogóle zaatakował nas jakiś seeker, który nie zrobił nam nic. Większość obrażeń zrobiły sobie nawzajem, nie? Ta oberwała tył głowy od kucharzowo-rolnikowej, a szeryfka obrywała, ponieważ miała szał obrażania i miała wyjebane we wszystko i później ujebała palca rolniczce, nie? Ja nie mogę. Jesus Christ. To jest jakiś w ogóle ten... Jakaś abstrakcja. Dobra, robię save'a, bo tu się dzieją dobre rzeczy. Zajebiście po prostu. Ja lubię, kiedy tak się dzieje na początku gry. Wtedy wiesz na pewno, że grasz w Rimwolda, nie? Najbardziej stereotypowy wynik wydarzeń, jaki mógł się wydarzyć. No co ty stereotypowy? Ta gra jest chora po prostu. Chora na wora, bym powiedział, tak. Dobra, jak tam żarcie? Bo za chwilę się żarcie kurwa skończyło się. Yeah. Dobra. Potrzebuję taki magazyn na żarełko. Ty się nie nadajesz do budowania. Jako górnik też tak średnio bym powiedział. Więc mamy dwie opcje. Zostaniesz leśniczą, kucharką i myśliwym. Nie, myśliwy nie będziesz walić. Walić by cię myśliwym. Im nie będziesz na razie. Potrzebuję od ciebie tak. Piec.
który zbuduje szeryfka. A ona będzie zbierać żarcie. Zbierz plony. Chyba nie ma żadnych roślin, serio? Roślinki, roślinki, kici, kici. Dobra. Wracam do Steins Gate. Jak oni mogli porzucić tak piękne arty na rzecz screenów z anime. Ale kiedy? O czym ty mówisz? Jeszcze raz. Furia? Co masz furię? No ja pierdolę, rozjebała nam piec. Spokój się. Kurwa. Teraz. Piec potrzebuje drugi, bo ten zepsuli. Okej, okay, dobrze, załamanie nerwowe. Dlaczego miałaś napad furii ogólnie, tak szczerze? Tak jakby co ci się stało, że był atak furii? Znieważono, aha, bo cię obrażali, no nie. Też bym się wkurwił, no szczerze. Powiedzmy sobie szczerze, no też bym się wkurwił na takie rzeczy. Musisz mnie wprowadzić z tego, ten temat Stengator Revrax, bo ominąłem to zupełnie. Rywka, zajmiesz się też polowaniem, będziesz myśliwą. Nie jestem pewien. Ogier, żyrafy są, są żyrafy, ale super. Poluj na zajączki, żeby się trochę podszkolić może. Nie może wykonać transportu. Tylko szeryfka może? Bez sensu. Cześć, Explorer, hejka! Hejka, naklejka! Weź dorzuć tu drewna trochę, co? Tak, masz dziurę w murze. No, mam wszędzie dziury, nie? W murze. Jakim kurwa murze? O czym ty mówisz? Jakim murze? Nie mam muru żadnego jeszcze. Dobra. Rywka ma znowu jakieś problemy. A dalej ma te same problemy. Nie no, pięknie po prostu. Jakby to jest hit. Jak przeżyjemy dwie nocy, to będzie naprawdę cud. Cud boski będzie. Dobra, powiedzmy tak. Na razie idzie słabo, ale stabilnie. Duże możliwości załamane. Dlaczego znowu? A, znieważono 10 razy. No kto cię kurwa znowu znieważył? Poważnie rozmawiają o freedom of speech? Szeryfka znieważa ludzi? Dlaczego? No ludzka mądrość, czy ty się wywyższasz po prostu? Jakie masz ustawienia? Jestem klasyczną Kassandrą, która jest przygodowa mocno. Mówię to przez dwie części, gra miała swój własny styl i to był cudowny wręcz styl, a w części pod tytułem Light dali screen z anime. Aha, czyli jakby zmienili sposób robienia tej grafiki. Okej. Okay. To jest trochę słabe rzeczywiście. Rywka, mogłabyś upolować jakiegoś zwierzaka? Fala się rozkłada. Tutaj mam trochę metalu, to się przyda po prostu. Moim planem jest trochę, że ta baza, że tu było centrum. Tu była jakaś rozbudowa na zewnątrz. Raczej nie będę się zbliżał do tego, ale chociaż się przygotuję na to, żeby tutaj było takie wąskie gardło do mordowania ich. Trochę pól. No jakoś to ogarniemy na razie na spokojnie. Fajnie jakby szeryfka upolowała jakiegoś zwierzaka, bo by wolę byłby hit. No na razie się nie śpieszę z tym. Dobra, to tak. One tutaj budują, znaczy w sumie naprawiają. Fajnie, ale wolałbym, jakby tu wykopały. No i to jakoś to ogarniemy później.
Nie wiem, czy tu się nie zapadnie wszystko, jak tutaj tak daleko pobudowaliśmy to wszystko. Weź może postaw... Potrzebny materiał. Aha, nie mamy drewna. Na to nie robią ścian. O! Zetnij drzewo. Zetnij drzewo. O tak. O tak. Zetnij drzewo. Tu też zetnij. Mówisz, że wys... Wiecie, co wczoraj zrobiłem? Wczoraj zrobiłem jakoś tak dziwnie, że przetarłem tak palca, że mam taką pocierkę jakby ze skóry i mi tak cały czas boli. Robaczki fajnie mieć jakieś niedźwiedzie albo wilki, żeby tankowały, a potem pruć do nich z karabinu. Jakie robaczki? Nie mam tu robaków żadnych. Na razie nie mamy z tym problemu. Chociaż ja też bardzo lubię mieć jakieś psiako niedźwiedzie albo inne zwierzaki, które będę wypuszczał ze smyczy po to, żeby trzymały na sobie agro. Ale na razie mam kurwa jakiegoś Yorka, nie? Co to jest? York. Mam Yorka jednego. Wiesz, to York to będzie to. O! York to będzie ten ogarniał. Ja miałem taką sytuację, że miałem taką dziurę tej wielkości, nie? Gdzieś tu. I tam nasrało mi się tych robaków do pełna. Odgrodziłem się dziurą i miałem przejebane, bo tam się mnożyły. Nie dało się tego pokonać, nie dało się. Ale zrobiłem drugą ścianę i tą podpaliłem. I tam temperatura tak wzrosła wysoko, że umarły z gorąca po prostu. Ktoś poluje? Cheetah, kurwa, co? Co to jest cheetah? O, fucken. Dzika pantera, ty. Niedobrze. Zabij. Ale będzie żarcie. O, będzie żarcie, super. Dobra, najpierw konsumuj. Brak przestrzeni magazynowej. No tutaj zwłoki będą, ale tylko te świeże. A tu będą zwłoki, ale tylko te zgniłe. Okej. Okay. Ale dlaczego tu nie możesz niby? What the fuck? To są zwłoki, nie? A, świeże. Tak, świeże. Dobrze zaznaczyłem? A tutaj tylko zgnite. Miłe tylko, dobrze. To jest York morderca. Czy taki morderca? To jest Hermes. On jest miły, taki fajny, nie? Jeden, co mi robi, to podżerał żarcie mi cały czas, nie? A, wiem, czego mi brakuje. Zapomniałem już o tym. Trochę nie grałem w Rimworlda i zapomniałem zupełnie. Potrzebuję stubu. Nie rzeźbiarski. Jak to się nazywało? Rzeźniczy. Mała różnica. Więc do tego potrzebuję drewno. Naprawdę nie udało jej się zbudować? Że ubrania ochronne powinieneś dać osobie od walki wręcz. Możliwe, ale na razie jeszcze jest bida w kraju, wiesz? Ale będę brał to pod uwagę, szczerze mówiąc. Zobaczymy jeszcze. Jeszcze nie wiem, jak to ugryźć. Ten. Inspiracja, super. Teraz kuch rolnik. Ach, kurwa, kolejny, nie? Weź agro na siebie, błagam. Błagam. Dobra. Dobi. Przerąbany początek. No dobra, ogarniemy to. Nie wykrwawcie się, proszę. 6 godzin, 9 godzin. Weź przenieś od razu. PW sprawdź, dobra. Dobra. Pozderki z lekcji informatyki. Jak tam na informatyce? Siedem godzin. Dobra, teraz ty.
Nie możesz chodzić. Dlaczego nie możesz chodzić? A, bo jesteś za bardzo przemęczona. Okej. Okay. Nie lubię pustyni. No wiesz, powiem szczerze, że ten, że ja też nie jestem fanem, nie? Ciężka, jakby ciężko jest na pustyni, no ale czasami bywa tak, nie? Nadużycie zioło. Kurwa, skąd masz zioło niby? Skąd masz zioło? Skąd niby? Ja jebiks. Skąd wytrzasnęłaś zioło? Kto? Kurwa! Iż! Niedobrze! Skąd te zioło? Skąd tego jointa mamy? Kto go tu zostawił jointami? Fuck! Tolerancja zioła niska. No zjarała się zupełnie! No co za kobieta? Cześć Iza, nie mówię o tobie. Nie mówię o tobie, ty nie jesteś zjarana chyba. No wzięła się, zjarała i nie może gotować, czajcie to? Ja pierdziele. No nie, znowu się zjarała i straciła przytomność. XD, no zakaz używania. What the fuck? Naćpanie ziołem, 10 godzin. Ja pierdziu. Zarąbiście po prostu, ty. No, no po prostu hit. Emu się ten, wzięło i się... Ja nie mogę. No spuszcza to PW. No kurwa, no przecież mi połowa ludzi umiera, no. Nie mogę. Jak tam Iza się czujesz? Co tam porabiasz? Dobra, już nie jesteś naćpana, błagam. Wstawaj. Jesus Christ. Jak naćpana ziołem. I Lion na szeryfkę poluje? O kurde. Aha. No, zajebić. No i GG. Okej. Okay. Nie. Nie. Tak nie można po prostu. Nie można palić. Nie. Jesteś zła. Niedobra. A, nie, czekaj, ty jesteś teraz... Nie, ty odpoczywaj. Jakoś zero? Wow. Szybko poszło, nie? No. Naćpani ludzie, lwy atakują, ludzie ranni, martwe zwierzęta w domu. Piękny ten wtorek. No, proszę cię, ten wtorek jest idealny. A u ciebie? Dobrze się czuję. Byłem ostatnio u nowego psychiatry. Bo poprzedni trochę chciał mnie zabić. Ale nie mam mu tego za złe. Więc zmieniłem po prostu psychiatrę. Jest gituwa. Zakażenie ma. Kto ma zakażenie? Co ty tu kurwa robisz? Nie, jeszcze raz. Mateusz, oddychaj. 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 Dlaczego ten debil, w cudzysłowie, poszedł tam? Ulecz go. Albo ją, przepraszam, to jest ona, nie? Nie wszystkie są kobietami, sorry. Ją. Kapsuła ratunkowa, relacja. Uchodźca, ale o... Jak grasz w Wolda, to chyba psychiatra nie działa. Powiem tak, chodzę do psychiatry po to, zakaż jointów. Gdzie one są? Kto się już wziął do... Kto się kurwa schował w kieszeni? Co za skurwysyn? Który ma? Gdzie one są? Gdzie są jointy? Gdzie je schowaliście? Ty. A tu są! Haha! Złapani! Dobra. Jak twoje leczenie? Idź, go to sleep. Leczenie tutaj.
Okej, okay, weźmy może ten. Jak by to nazwać? Ja uważam, że granie w Rimwolda, żeby grać w Rimwolda, muszę chodzić do psychiatry i Rimwold wyrównuje tą, wiesz, tą pomoc. Psychiatra pomaga o X. Powiedzmy, psychiatra zdrowie plus 3. A Rimwold to jest zdrowie minus 2. Więc jestem na lekkim proficie, grając w Rimwolda, wiesz? Miejsce snu dam tutaj. Tam medyczne miejsce snu. Pierdole, jak ty jesteś... XD, umarła! Nie... O nie! Nie! Nie no, kocham tą grę, nie? Tak ja kocham tą grę. Ach, przepiękna gra. Tylko tak jest youtuberem, streamerem, więc to daje kolejny minus 1. Nie no, kolejny minus 2, nie? Oh my god. Go to sleep, tak. Go to sleep. A ty? Astma poważna, niedobrze. Głosuję na to rozpoczęcie nowa. Nie, no, no to śpieprzycie. Ta gra na tym polega. Że masz walczyć z problemami. Nie bądźcie tacy nudni tutaj. Lecimy. Ja muszę podprysznic spuścić, a mi się nie chce. Nie, no dobra, to chodźmy razem. Razem jakoś sobie i zaporadzimy, nie? Razem zawsze, zawsze ten, zawsze lepiej być podprysznicem. Dobi, dobra. Okrój go. Martwię się, że w domu to jest zawsze dobry pomysł ogólnie. Po co idziesz? Po co idziesz? A, po agawę idziesz. Nice. Nice. Duże ryzyko załamania. Dobra, dobra. Idę, czekaj. Czekaj, muszę trochę pojechać. O której mam pociąg? Nie wiem. Brak energii. Zdążyła zjeść. Czy możesz gotować? Czy kurwa możesz gotować? Błagam. Dlaczego nie możesz gotować? Nie pal jointów. Zakazane. Proszę, uda się? Jej. Dobra. Uf. Najpierw zapytałbym o wiek, potem podprysznic, albo uciekam z domu. Nie no, toż proszę cię. Toż ja idę podrywałem, jak miała 12 lat. Teraz to już mogę, nie? Tamtych rzeczy się wstydzę. Teraz to już luz, nie? Ale spokojnie, jak miała 12 lat, to ja nie miałem 35 jak coś, tylko wiesz... Jakby to nie tak, że to była taka, wiesz, no... Teraz to już mi, wiesz, eksplorer już mi to lotto, nie? Ja się z ptakiem znam dużo lat. No! Więc tak, więc jakby tutaj się, wiesz, tam się tutaj w ogóle nie przejmował takimi rzeczami, nie? Teraz to już, ja już teraz nie pytam, nie? My jesteśmy z Izą na takim etapie relacji, że ja jej nie pytam, czy ten, cześć, jak tam u ciebie, a ją pytam, jak tam ten, jak tam okres, nie? Mówię, ona mówi, że dobrze i jest spoko, nie? Albo jest słabo i wiesz, takie rzeczy, nie?
To jest inny poziom w ogóle, wiesz, abstrakcji kompletnie. Znowu żarcia jakby nie ma. Musimy pójść chyba w energię. Zróbmy tak. Gabniemy sobie tu jakąś jedną turbinę. Tak dla hecy. Rywka, weź tutaj podziałaj. Zrobimy elektryczny ten. Za niski poziom budownictwa? Serio? O fuck, niedobrze, nie możesz tego zbudować, to słabo. Bardzo słabo w takim razie. Wow. Moi... O wow. Ty, oni nic nie mogą zbudować. Ale mam nieudaczników w ogóle jebanych. What the fuck? No proszę was, nic nie mogą zbudować. Że w ostatnim okresie przedawkowałem przeciwbólowy 7-krotnie. What? What? Refrax, wziąłeś pożyczkę, żeby kupić mi prezent pod choinkę? Refrax, stop it! Nie musiałeś! O, wow! No dobra, jakoś to przyjmę. Ale jesteś kochany. Nice. Ale ja wiem, o co ci chodzi, bo rzeczywiście oni cały czas wyzwaniają później. Cały czas wyzwaniają. Jak ty kolonistów wybierałeś, że takie ameby społeczne masz? No kurde, zapomniałem o tym budownictwie w ogóle, czaisz? To kompletnie zapomniałem. Dawno nie grałem w Rimworlda i zapomniałem kompletnie, że to są ważne rzeczy. Chciałbyś. Znaczy nie chciałbym, żebyś brał pożyczkę dla mnie, ale jak już wziąłeś, no to już... No co ci powiem, no już przyjmę te pieniądze, nie? Żeby nie poszły w las. Duży poziom załamania. Dlaczego? Intensywny ból. No nie dziwię się. Otoczenie paskudne. No, no jest paskudne, to prawda, prawda. Na razie wstrzymaj się z budowaniem tego, ponieważ potrzebujemy drewna do innych rzeczy. Co ty przyniosłeś? Date. Co to jest date po polsku? Co to jest za ten? Sweet fruit that grows on trees. Nie znam takiej. Najazd Seekers. O, cześć Seekers. Powiedz mi, Seeker. Czy umiesz... Kurwa, nie umiesz budować. Masz trzy. Średnio. Siemano, długo stream masz. I czemu nie God of War Ragnarok? Ragnaroka jutro będziemy grać, a ostatnio na stream, jak zbieraliśmy na Rimworlda, to obiecałem długi stream z Rimworlda w ramach podziękowania za zbiórkę, więc no robimy. Dobra, i teraz tak. Panowie i panie tutaj. Seeker, biegniesz czy nie biegniesz już? Biegniesz, Seeker. Ty pójdziesz jak moja tutaj... tu, tak żeby sobie w głowę nie strzelali najlepiej. Daleko jesteś jeszcze? No tak w miarę. Tego tu, daj tego tu, a ty będziesz gdzieś takim lotnym lotnikiem. Złapiesz go na smycz. Masz wszystkie DLC czy tylko bioteka? Mam wszystkie mam DLC.
Zresztą na kanale mam serię z podstawki, później z royalty, później ideology. I on idzie. Halo, gdzie pobiegłeś, mordo? Gdzieś tam na obkoło biegniesz. Jaka woska przyrodnicza? No też dla nas bez różnicy. Okej, okay. Super. Szczerze, żarcie nie miałeś, to zawsze jest słabe. Jak tam, Han, co tam, jak tam się czujesz? Jak zdróweczko, zdrowunio. Ty, drzewo tutaj w środku jest. Dlaczego tu są drzewa w ogóle w środku? Ej, no w sumie, jeżeli przyszedł ci list z urzędu, że masz wezwanie na rekrutację, a będziesz miał pracę, no to może idź na tą rekrutację, może się okazać, że te warunki pracy są też dobre. Nie wiem. Może warto pójść, trudno powiedzieć. Szeryfka ma załamanie, to jest klasyka już tutaj. Dobra. Straszne abeby mam, naprawdę. Odwykłem już od losowania postaci. Zapomniałem kompletnie, jak to wybierać, żeby to było rozsądne. Możesz dorzucić tutaj... Też nie możesz transportu robić? Dlaczego? Mam dwie postacie, które nie mogą robić transportu. What the fuck? Co ja... Zagadałem się z wami i z jakiejś ameby. Naprawdę mam ameby zupełne. Naprawdę nikt nie ma budowania na 4? Na 3 budowanie. What the fuck? Dobra, nauk rzemieślniczy. Ty będziesz jedyną osobą, która buduje. Okej? Okay? Ty nie budujesz. Ty też nie budujesz. Tylko ty budujesz. Po to tylko, żebyś ty się wyszkolił na 4 poziom. Tylko, że data spotkania jest akurat na później. No dobrze, pechowo. Możesz gotować 4 posiłki, jeżeli nie ma energii? Ty możesz przynosić drewno tylko dlatego, jeżeli możesz zrobić coś innego? Trochę bez sensu, ale okej, okay, działa to działa. Właśnie, Szlachtownik, co on zrobi? Rozwiązać złość na twoich zwierzętach. O kurwa. Nie patrzcie na to nawet. Hermes biedny, rip. Rip in pepperoni będzie. No i po Hermesie. Rip. Patrzę na ten. Które są z której części? Te screenshot to wysłałeś. No i po Hermesie. Zajebioza. Joint zepsuł się. Jej, joint się zepsuł. O tak, przypadkiem Hermes zmienił się w porcję rosołową. Trochę tak w sumie, no. Mam problem też z dostępem do drewna. Więc zróbmy tak. Bądź tragarzem i górnikiem w pierwszej kolejności. Ty raczej jesteś bardziej kucharką. Dobra. Zróbmy w ten sposób. Weźmy tu zbierz plony, bo jakby jakieś żarcie było, to się przyda. Ale również potrzebujemy drzewo. Nie wiem od kiedy kaktusy są drewnem, ale go for it. A Hermes się przyda, rzeczywiście. Ty tam odpoczywaj, bo masz ten... Pitaja cię tam jedną. Jak się nazywa po polsku ten? Jak się nazywa po polsku te zwierzę? Cheetah. Co to jest? Pantera? Co to jest? Ktoś wie? Panterka najpewniej.
No tak mi się właśnie wydaje, ale nie jestem pewien. Kurczę, i tak... trudno powiedzieć. Kapsuły ładunkowe, jej, jedzenie? Srebro. Srebro. Gepard! Gepard! Ale przepiękne zwierzę mi chciał zabić, naprawdę. Naprawdę, to jest godne szacunku, że chciało mnie zabić takie przepiękne zwierzę. Serio. Milacz, ja będę mógł w ogóle zrobić klimatyzator? Kurwa, budownictwo 5, zarąbiście. A jak się czyta te czyta? Bo nie hetach. Czołg. Co za czołg party? Czy umiesz przypadkiem budować? Nie, no to musimy cię zabić, tak czy siak. Chida. Okej, zarąbiście. To niezły Chida mnie chciał zabić, nie? Serio. Chida. To jest jakaś relacja, w sensie oni się znają w ogóle. Dlaczego? To jest też nas zabić, jeżeli się znacie. Cheetos. O, podoba mi się Cheetos, dobra. Nazywajmy ją Cheetos. Czy jeżeli go uratuję, to on w stanie będzie chciał mnie zabić? Okej, spróbujmy. To może być głupie po prostu, ale spróbujmy to zrobić. Uwięź, rozbierz, dobij. A, nie mogę uleczyć, bo też będzie chciał mnie dalej bić, tak? Oswój geparda i nazwij go Cheetos. O, jedzenie ma. Super. Niech leży, niech tam się zdycha powoli. Ogólnie to nie ma pierwszej czy drugiej części fabularnie. Część o tytule zero to alternatywna historia, co gdyby tak samo Alai, to każda równoległa historia. Aha, czyli to nie ma kolejnych części. Okej. Okay. Ale pamiętam, że mi mówiłeś, jak było Steins Gate 0, to też mi mówiłeś, że to wcale nie jest zero. Tylko coś innego jeszcze. Ojeju. Kolejna duża marka. Kiedyś tam się tym zajmę. Kiedyś się zajmę. Spokojnie. Kurwa, to on... O Jezu, on zaraz umrze na astmę jeszcze. O, la Boga. Chwila. Umarł już. Fuck, a miał pewnie zdrowe płuca miał pewnie. Zapomniałem! O! C6? Aktualnie opiekuję się kątem. Zjoi mi ja! C6! No ja pierdziu. Dobra, potrzebuję jakiegoś zwierzaka, żeby upolować. Jakiś taki, co jest blisko może, co? Żeby Cheetos nie zaatakował. Patrz, idą jakieś Cheetosy tutaj. Tego weź tam poluj. Jesus Christ. Tyle postaci na C6 zrobić, to trzeba naprawdę mieć hajsu w brud. No bo to nie jest kwestia czasu, to się nie da fizycznie zrobić, nie? Handlarz niewolnikami? Może jakiegoś niewolnika sobie kupimy? Mamy kogoś, kto umie gadać? Proszę. Płeczne 17. Holy mać. Dawaj. Bierzemy jakiegoś niewolnika. Masz niewolnika jakiegoś fajnego? A my mamy zero. Dlaczego mamy zero? Ktoś nie wziął... Nie mamy zero. Weź transportuj. No właśnie. Dobra.
Dobra, i teraz handlujemy. Okej. Okay. Na dodatek to, co się wydarzyło w Zero, jest przyczyną tego, co się dzieje w oryginalnej grze, dzięki czemu unika się tego, co wydarzyło się Zero, więc Zero nigdy się nie wydarzyło. What the fuck? Co krew z nosa mi leci? Proszę, buduj. Buduj. 4. Okej. Okay. Buduj. 4. Wow. 4. Budownictwo 5. Oh fuck. Kocham cię, gościu. Idę go kupić. Jeszcze jest w promocji w ogóle, ty. No głupio byłoby go nie kupić. Taki jest z niego chłopak. Dlaczego nie mam cały czas tego? Kto schował do kieszeni ten? Masz w kieszeni to złoto? A w kieszeni je masz. No nie. A howling znaczy, że on nosi przy sobie. Dobra, okej. Okay. Jeszcze raz. Handluj z tym. Weź tego ziomka. Czy on podroże, o czym się wydaje? Zioło medyczne. Niekoniecznie. O. Dobra, mam jakoś rasta. I on jest... On jest niewolnikiem. Dobra. I ty jako niewolnik... nie wiem. Opiekunka, entertainment. Zajmij się budownictwem, sprzątaniem i byciem tragarzem. Drugorzędnie będziesz leśnikiem? Chociaż nie można niewolnika jakby przejąć do siebie. Dobra, i teraz ja bym chciał, żebyś ty mi zbudował te wszystkie rzeczy, których ja nie mogę normalnie mieć, ponieważ moja ekipa jest w ogóle nieudacznikami kompletnymi, nie? Dobra. Czy niewolnicy też mają swój priorytet pracy? O, mają. O, wow. Nice. Na dodatek Stargaze jest adaptacją najlepszego przebiegu wydarzeń, jaki może się wydarzyć w visual novel, co i tak oznacza sporo śmierci, załamań i ogólnie mrocznej historii. Czyli jakby każda część opowiada, jakby jest w gruncie rzeczy podobną historią, w sensie jest w tym samym momencie? Jesus. Dobra. Paneli słonecznych nie mam, ponieważ ich nie odblokowałem jeszcze. Może tu bym dał? Drugi. I później przewody jakoś tu pociągnę, no co zrobisz? To nie gra muzyka w tym momencie, nie wiem. Dobra. Uff. Powiadając co u mnie, dopiero co wstałem jak zwykle, ale za to z wyprzedzeniem ogarniam to i owo. No, to dobrze. Ogarniaj to i owo, to dobrze, cieszę się. A właśnie, bo ja tu chciałem zrobić... Tu chciałem zrobić klimę. Tu jedną i drugą. Tu chciałem zrobić... dodatkową konstrukcję. Tak gdzieś dotąd. Drzwi ze stali, nie. Drzwi z drewna. I tutaj chciałem zrobić strefa bez dachu. O, ignoruj obszar dachu? Nie. Usuń dach. O. Jak tam samopoczucie, Han? Jak tam ten, zdróweczko? W ogóle?
To jest zresztą czat. Jak tam u was zdrowie w ogóle? Co porabiacie? Przeziębienie? Stycha jak siedzi? Co się dzieje? Trochę się sytuacja uspokoiła. Mam niewolnika, więc jakby to jest już wygryw. Mieć niewolnika to zawsze wygryw. Zawsze mi brakuje tego, że nie mogę tutaj rekrutacji zrobić do niewolnika, żeby on dołączył do nas i był naszym, kurde, ulubieńcem. Żyję. Nawet zdrowa psychicznie jestem. Nice. Wow. Diagnozowany autyzm mam i ADHD. No ja ostatnio zrobiłem diagnozę ADHD. Witam w klubie ADHD. Zrobiłem też MMPI-2, z którego wyszło, że mam predyspozycję do diagnozowania autyzmu, ale to nie zrobię, bo mi się nie chce tego diagnozować, bo mi to nic nie zmieni w życiu. Dowiedziałem się, że mam ciężką, głęboką nerwicę, więc nie mogę leczyć ADHD, bo to pogłębia moją nerwicę, więc na razie leczę nerwicę i idę na warsztaty psychoedukacji na temat ADHD. Wiadomo, też deprecha na pełnej i co ciekawe, co nowość, Iza, co jest nowość? Mam według MMPI nie mam tylko nerwicę, a mam również predyspozycję do PTSD. W sensie ona mówi, że raczej tak. Więc ogólnie fajnie. Powiem tak, niezła zabawa, bym powiedział tak, 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 tak. I chciałbym teraz tutaj dorzucić. Tutaj piecy bym chciał dorzucić wtedy. PTSD przejebane, no przejebane, przejebane. Powiedz, jak się leczy ADHD, może mi się przyda. Przede wszystkim ADHD nie leczy się, w sensie, że ADHD nie jest chorobą. Jest jakby twoim schorzeniem, który neutralizuje się poprzez... Neutralizuje, mam na myśli, kontroluje się poprzez psychoedukację. W którym mieście jest sporo takich warsztatów i planuję na takie iść, wtedy powiem, jak to wygląda od rzeczy. A druga strona tematu to są leki. Które w jakiś sposób pomagają ci, żeby ten mózg twój, nie wiem, doprowadzić do stanu poprawnego funkcjonowania. No ale niestety ja nie mogę brać leków, ponieważ one, te, które ja brałem, były na bazie noradrenaliny, która działa pobudzająco na nerwice, więc wzbudzało to u mnie ataki złości i bardzo złe samopoczucie. Chyba takim określeniem byłoby stopniowe wyciszanie ADHD. Tak, o no, fajnie to brzmi, rzeczywiście. Fajnie to ubrałeś słowa, no, podoba mi się to określenie. Tak, tak, tak. Tak, 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 to jest to. O, raz jako niewolnik nie ma łóżka. Super. No to znaczy, że wygraliśmy. Leki działają tak, że w końcu jestem w stanie coś zrobić, a nie siedzieć i myśleć o tym. Zazdroszczę ci, bo brałem przez miesiąc te leki i oprócz tego, że moje zdrowie psychiczne było bardzo chwiejne, ponieważ nerwica się atakowała, to zacząłem na przykład... Byłem w stanie zapamiętać ciąg 6 cyfr. Czajcie to? Ale serio, wy się możecie śmiać, nie? Ale... Te leki spowodowały, że mogłem się na tyle skupić, że mogłem zapamiętać cały kod blika. A teraz znowu nie jestem w stanie to zrobić. Po prostu zapominam. Pojebane to jest. Dlaczego tutaj nie zrobili ten? Dlaczego tu nie zrobili dachu? Za daleko jest słupek? Jak to się mówi, za daleko pada jabłko od jabłoni, czy jak? O chuj chodzi. Dlaczego tutaj nie zrobiliście dachu? Co tam robisz, kurwa? Ale cię wjebali. Nie znam tego dźwięku. Tu, tu, tu. Nie.
Śmieszne. Ale cieszę się, Iza, że poszłaś w swojej diagnozie do przodu. Cieszę się bardzo, to dobrze. Szkoda, bo to dość znany dźwięk. Ja wiem, że ja słynę z tego, że możecie mi zawsze o czymś mówić, bo ja większości tych rzeczy nie znam. Wydaje mi się, że to jest plus tego streamu. Nie jestem takim gościem, który mówi, no, wiedziałem, tylko bardziej, o, co to jest? Autyzm jest bardziej uciążliwy niż depresja. Inaczej. Powiedziałbym, że autyzm daje ci pewną... Autyzm określa ciebie, że pewnych rzeczy nie robisz tak, jak zrobiłaby to reszta ludzi. Albo większość ludzi, nie? Depresja mimo wszystko jest jakby schorzeniem, jest chorobą, którą da się po prostu wyleczyć. Autyzm możesz ogarnąć swoim mózgiem. Właśnie, brakuje drewna znowu. Ktoś mógłby wydobyć drewno. Zetnij rośliny, nie. Zetnij drzewo. Kusty dosyć szybko rosną, fajnie. Ale chociaż wiem, czemu się nade mną znęcali przez całe życie. No bo byłaś inna, nie? Le Penis! A ja Mateusz. Cześć, Le Penis. Właśnie, nawet się życzą Steins Gate tak na potęgę piją tam doktora Peppera. Ja nie lubię doktora Peppera. Jakby... Sama nazwa, że coś się nazywa doktorem i jest napojem, to tak średnio. To jakby kupować produkty doktora Edkera, no jakby to jakby... No średnio, nie? Ktoś to zjebał? Dlaczego? To było przed chwilą prawie zbudowane. Oho, a propos burzy, nie? Udar cieplny. Raz ma udar cieplny. Dlaczego? Dobra, ja mu zrobię łóżko takie na podłodze, że miał miejsce snu. I przypiszę tutaj właściciel... niewolnik nie może mieć swojego łóżka. Cześć, Le Penis. Jak tam się czujesz? No patrz, i to jest teraz nagle dom. Wczoraj razem z Redusem upadliśmy jako ludzie. Dopiero wczoraj? Jezus. 40 stopni jest poza budynkiem. Fuck. No. To grubo bym powiedział. Dotąd mogę zbudować. I tu będę miał magazyn. Graliśmy w Among Us. Fuck. Producent określa to jako cukierkowy. Cukierkowy? Co to ma w ogóle znaczyć cukierkowy? To bez sensu. W ogóle nie ma światła w tym budynku. To też trochę przypał. A, to już mogę rozmontować, bo to potrzebuje wungla. To na razie też mogę wstrzymać, ponieważ... Też nie mogę tego chyba wstrzymać, bo tutaj to może stać w miejscu. Ogarniemy jakoś to. Skoro to Le Penis, to znając Koksa, padł ofiarą francuskiej rewolucji, to go ścieli. To wyjaśnia zachowanie Koksa. Wow. To wszystko się teraz zaczyna jakby to powiedzieć. Zaczyna to się jakoś łączyć teraz w końcu. Jakby zaczynam rozumieć, o co mu chodzi. W sensie wiem, skąd taka zgryźliwość się u niego wzięła. No nie dziwię się. Jak mu ucięli Le Penis, no to... No, przykro mi, nie? Bardzo mi przykro, że to przeżyłeś. More floors. Wow. Ile można podłóg porobić teraz? Oxlore. Wszystko się teraz wyjaśniło, już wszystko wiem. Przytulniak w domu. Może taki dźwięk pasujący do sandboardu.
Amogus. Kiedy mógłbym go używać? W sumie? Nie, no wiesz, no jakby tutaj jest wiele tematyk sporno. Rast ma załamanie. Można go pejczować, kiedy ten? Kiedy ma załamanie? Kurde, jest bardzo mało zwierząt. Czy mi się wydaje, czy te zwierzęta pozdychały ze względu na gorąco? Możliwe. Można zrobić dach teraz na całej długości budynku, czy będzie za ten? O ty, chyba się uda. A gdzieś się nie udało? Nie wiem. Dobra, teraz tu potrzebuję zrobić klimatyzatory. Raz, dwa, trzy, cztery. Czekaj, ty nie powiedziałeś sporną. To co powiedziałem? Ej, masz to budować, powiedziałem coś. Fajnie, że mam niewolnika. Fuck. Fuck, przecież obiecałem. Obiecałem Redusowi. O, Rust, Redus. To jest blisko. O. Obiecałem Redusowi, że będzie ten, że będzie postacią w serii. Hehe.